Pozwólcie Państwo, że rozpocznę od pewnego określenia socjologa Bernsteina, który mówi, że współczesna kultura jest kulturą idiotów. To określenie ma przybliżać prawdę o tym, co się dzisiaj dzieje wśród nas. Po prostu wszystko się może dziać i wszystko się może zdarzyć. To określenie idiota tu jest w sposób potoczny użyte, czy w rozumieniu potocznym użyte, choć w sposób fachowy, bo to jest socjolog, naukowiec, mówi, że w kulturze dzisiejszej nie ma przewidywalnych kierunków rozwoju. Bowiem ludzie nagle zaczynają działać w sposób tak nieroztropny, nierozsądny, irracjonalny, niepedagogiczny, niepolityczny, niereligijny, choć są religijni, są polityczni i są rozsądni, bo obdarzeni przecież są rozumem, więc racjonalni w każdym razie powinni być. Ta kultura idiotów powoduje, że oto mamy takie zjawiska jak zawód oficjalnie uznany, zwany wróżbita w pozycji 514903, to jest kod tego zawodu, na liście Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w klasyfikacji zawodów i specjalności. Wróżbita, który ma prawo założyć sobie stronę internetową, a na tych stronach internetowych na polskich stronicach internetowych możemy sobie spotkać bardzo ciekawe strony, na przykład szczecińska firma Eblis, właściciel portalu licho.pl, gdzie za 50 zł możesz sobie zamówić rzucenie klątwy na sąsiada. Po co samemu psuć gardło? Firma za ciebie to zrobi. Prawdopodobnie ten sam właściciel ma inną stronę, antylicho.pl, gdzie za 122 zł można ową klątwę z kogoś ściągnąć. Interes kwitnie, a ludzie nie widzą. Uczestnicy tych zabaw, czy zamawiający tego typu usługi, nie widzą w tym żadnej sprzeczności. Czasami można w internecie kupić magiczną butelkę zioła i szczypiorek pomagające osiągnąć bogactwo. Bogactwo się zyskuje za 25 zł. Nie podam portalu, żeby Państwo nie kupowali. Przy czym, uwaga, jest to cena w okresie totalnej wyprzedaży starej kolekcji. Czyli cena niższa o połowę, bo normalnie bogactwo kosztuje w Polsce 50 zł. Na odpowiednich stronicach internetowych proszę szukać. Podobnie można przejść komputerowy kurs, na przykład tłumaczenia kart Tarota, wszystkich tych ustawień w karcie kurs szkole Tarota na prywatne potrzeby tylko 1650. Jak chcesz dla celów zawodowych, to od 3 do 4 tysięcy złotych. Dostajesz wtedy certyfikat, który wszyscy sąsiedzi zobaczą i wtedy możesz podjąć działalność gospodarczą, oczywiście rejestrując swoją działalność gospodarczą w gminie, jak należy, jak każdą inną firmę, płacąc z tego podatki. Takich wróżbitów zawodowych w Polsce mamy 100 tysięcy. Możemy się pocieszyć, że we Włoszech tych wróżbitów zawodowych jest 350 tysięcy. No, w niektórych krajach, na przykład w Niemczech, to powstają całe firmy magiczne, które już także w Polsce mają swoje filie. Przykładem może być już w Polsce obecna niemiecka firma Viversum, potentat we wróżbiarstwie na odległość. Tak się określa. Zatrudnia w Niemczech 750 magów, astrologów i wróżbitów. W Polsce już mają zatrudnionych 50 specjalistów z certyfikatami specjalizacji w tarocie, w magii, w astrologii. Niektórzy kończyli Akademię Astrologii w Łodzi. W ten sposób i na początek, gdy otwarli swoje usługi w Polsce, kontakt przez komputer powodował, że kontakt był bardzo częsty i od samego początku dziennie korzystało z tej firmy Viversum, niemieckiej firmy, korzystało ponad 100 osób dziennie. A już żeby dopełnić tego wyglądu
ekonomicznego kształtu tego zjawiska. Dodam tylko, że oblicza się, szacuje się, że ostrożne szacunki mówią o obrotach sięgających 2 miliardów złotych rocznie w Polsce. Średnio to wychodzi około 4,40 zł miesięcznie na każdego Polaka. Dla porównania dodam, że statystycznie na własną edukację, na samoedukację, czyli pozaszkolną, pozazawodową, na samoedukację, autoedukację wydajemy miesięcznie 2 zł, a na swoje zdrowie miesięcznie, poza oczywiście ubezpieczeniami, sami z własnej inicjatywy, 5 zł. Wszystko jest możliwe. W kulturze idiotów każde zjawisko jest zrozumiałe. Tu próbowałem zasugerować, że to wzgląd ekonomiczny sprawia, iż tak popularne są tego typu treści w internecie, ale to nie tylko to. Proszę Państwa, żyjemy w czasach, gdzie społeczność jest niezwykle zatomizowana, porozbijani jesteśmy, nie mamy wspólnot, rodzinne wspólnoty też szwankują, rozjechaliśmy się w różne strony świata, nie mamy kontaktu między sobą i to powoduje ogromną potrzebę bycia z kimkolwiek. I oto nie ma lepszego sztucznego przyjaciela jak wirtualna rzeczywistość. Jest pod ręką, jest według Twoich oczekiwań, według Twoich zachcianek, o której porze dnia i nocy chcesz mieć kontakt, to z nią masz. Dam przykład na przykład telewizji, aby zrozumieć, że w komputerze to jest zwielokrotnione dostępnością komputera. W telewizji jeszcze musisz czekać na odpowiednią godzinę, żeby spotkać swoich jedynych przyjaciół, jakich masz, poza psem i doniczką z kwiatkami na okienku. To są twoi bohaterowie seriali. Proszę zauważyć, co się dzieje w tak zwanym zjawisku uzależnienia ekranowego. Psychologia współczesna już o tym coraz częściej mówi, na szczęście coraz częściej o tym mówi. Ludzie przed ekranem i wobec ekranu stwarzają i przeżywają przed nim wszystkie ludzkie odruchy, które dawniej były adresowane do konkretnych, żywych osób. Przed telewizorem płaczemy, śmiejemy się, denerwujemy, lękamy, z ulgą przyjmujemy rozwiązanie, a nawet podniecamy. Według dyktanda tych, którzy projektują dany film telewizyjny, dany seans, dany serial. Nie potrzebujemy więc, nie mamy potrzeb emocjonalnych nawet, żeby zapukać do sąsiada i z nim porozmawiać. Cała higiena psychiczna dokonuje się między jednostką a ekranem. Ekran komputera dla młodzieży naszej, bo nie tylko młodzież oczywiście z nich korzysta, ale w ogóle staje się jeszcze ważniejszym towarzyszem życia, gdyż jest do dyspozycji w każdej chwili. Oto relacja jednego z licealistów, który odpowiada na pytanie, jak odpoczywasz. Pytanie jest adresowane od kolegów z klasy. Na takim znanym spektaklu psychologicznym, wspólnotowym, jedno krzesło, gdzie się wsadza go na krzesło i wszyscy mają prawo pytać. Jak odpoczywasz? Mówi, gdy przychodzę zmęczony i zdechły ze szkoły, rzucam plecak w kąt, włączam komputer i jak już wszystkich wymorduję, jestem wypoczęty. Idę umyć ręce i siadam do obiadu. Moi drodzy, to jest akurat przykład tego, co się dzieje. Niesamowita sprawa. On odpoczywa jak bandyta, który w zajęciach swoich morderczych, w niszczeniu i w destrukcji znajduje źródło komfortu psychicznego. Normalny uczeń, normalnej szkoły, z normalnej rodziny. Być może babcia mu kupiła na pierwszą komunię komputer. I nauczył się i zdążył uzależnić się od tego komputera.
relację psychiczną, nie potrzebuje rozmowy z nudną babcią, lub będzie truła nie wiadomo o czym, skoro on ma postacie w grach komputerowych o wiele bardziej interesujące. Nie mówiąc, za chwilę zobaczymy, że także i niezwykle ciekawe, jeżeli chodzi o treść tych gier i tych różnych, propozycji z ikonosfery magicznej. On się oswaja z symbolami, ze zwrotami, z rytuałami różnego typu. Oczywiście internet to jest niezwykła łatwość komunikacji i stworzenia tych zależności. Sekty, przepraszam, zaczynam od sekt, nie od magii od razu, ale sekty zauważyły od dawna, że ich pole, do ich żerowisko jest tam, gdzie brakuje przyjaciół, rodziców, krewnych, bliskich, ludzi solidarności, tej najbliższej, środowiskowej, moich ludzi. Nie mam wspólnoty. Tam jest zawsze miejsce na sektę. To Państwu potwierdzą wszyscy, którzy działają w różnego rodzaju centrach informacji o sektach, nowych ruchach religijnych. Głód drugiego człowieka, bycie w samotnym jest kapitalnym miejscem popisu dla sekt. Proszę zauważyć, w internecie amerykańskim w końcu XX wieku, przed 2000 rokiem, Świadkowie Jehowy mieli 8072 strony internetowe otwarte, Mormoni 9280 stron, Teozofowie 2665 stron, sekty New Age ogólnie tak ujęte 863207 stron, Scientologia 25542 strony i przepraszam za szczegółowość tych cyfr, bo one i tak uciekną, ale chcę jedno podkreślić. Są to dziesiątki tysięcy stron. Różnego typu hasło, różnego typu pojęcie i natychmiast się zgłasza ta stronica. Pod różnymi aspektami opisana sekta. Bo wie, że dla samotnego siedzącego w pokoju, znudzonego wszystkim, a szukającego cokolwiek nowego człowieka, ich oferta może być rzeczywiście bardzo ważna. W tym samym czasie w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej było według ich szacunków 60 milionów członków różnych sekt. Kolejne 60 milionów Amerykanów parało się okultyzmem. Dodatkowo, taka sama cyfra, 60 milionów parało się różnego rodzaju formami okultyzmu. Komputer był dla niektórych jedynym sposobem dotarcia do wyznawców. Nie musieli mieć żadnego zezwolenia. Nie ma żadnej kontroli pośredniej. Zanim się babcia czy rodzic tatuś zorientuje, z czym i z kim synek gada, to już ma tyle kontaktów z nimi. Jest tak obznajmiony, tak obstukany, obrośnięty tymi kontaktami, że go naprawdę trudno z tego wyrwać. Nie? Bardzo więc informacja oczywiście sekciarska dotyczy różnych rzeczy. Między innymi dotyczy rytuałów, łącznie z rytuałami ofiary z ludzi. Na przykład w Niemczech policja zarejestrowała, o czym się już dawno głośno mówi, zarejestrowała przypadki morderstw, do których doszło przez sugestie zamieszczone na stronach internetowych kościoła szatana. Można na przykład w nich znaleźć informacje o tym, jak usunąć zwłoki dzieci zamordowanych w celach rytualnych, czy też dokładny instruktaż, w jaki sposób zabija się takie dziecko. Przypomnę, że według Alistaira Crowley'a najdoskonalszą ofiarą dla szatana jest ofiara z człowieka i to niewinnego. Sugeruje od razu dziecko, dlatego że ono jest najmniej winne. Lub człowieka znanego ze swojej szlachetności czy dobroci. Jest ofiara z człowieka jako najdoskonalsza. Oczywiście niektórzy uciekają przed tym w kierunku tak zwanych symbolicznych ofiar, na przykład w kościele szatana się często to nie symbolicznie, już na przykład lucyferianie mówią, że to jest zdrada tego, co Crowley w magii prezentował. Powinno się składać wprost ofiary z dzieci. Przypomnę także inną grupę internautów z Kalifornii, Heaven's Gate.
Owa brama niebieska doprowadziła w 2000 roku, jak pamiętamy, do samobójstwa młodzieńców, którzy chcieli się zbliżyć i wyjść naprzeciw kosmitom, którzy wraz z kometą Hale-Boppa zbliżali się do Ziemi według nich. Wszyscy zbiorowo popełnili samobójstwo. To znana sprawa, znany dramat. Przypomnę, grupa to była internautów. Nie musieli tworzyć żadnych struktur organizacyjnych. Nie musieli mieć żadnego miejsca spotkania. Zresztą to nie tylko, proszę Państwa, ten przypadek w Polsce nie zaistniałaby. Nie zaistniałby ruch Wicca, wiedźm, czarownic, gdyby nie internet. Nigdy nie mieli formalnego spotkania. Jest to przebadane już także od strony socjologicznej. Od początku do dzisiaj wszystkie kontakty dokonują się przez internet, przez kontakt internetowy. Nawet przyjmowanie do tej grupy dokonuje się przez internet. Nie potrzebują żadnych dodatkowych spotkań. Jeżeli robią to spotkania, to dla rozgłosu, na przykład słynny zjazd polskich czarownic, który się dokonuje każdego roku, ma miejsce w Mondralinie w noc Walpurgi z 30 kwietnia na 1 maja. Często prasa o tym donosi po fakcie. W każdym razie także komputerowo młodzież ma dostęp do ofert medytacyjnych, często zakamuflowanych albo też wprost. Medytacja sama w sobie jest ofertą ciekawą. Obiecuje doskonałość duchową, rozwój potencjału duchowego, który jest w człowieku, więc sama w sobie nie muszą się nawet kamuflować. Medytacja przez internet z wykorzystaniem współczesnych technik jest niezwykle popularna. Przykładem może być bardzo głośny rytuał z udziałem naraz 200 tysięcy internautów, który miał miejsce, jeden z pierwszych takich masowych, w 1997 roku. Cztery komputery osobiste ustawiono w czterech kierunkach ku tak zwanym ścieżkom świata. Połączono je między sobą z siecią. Były one stróżami owych ścieżek świata i spełniały funkcje takie jak święte ognisko czy dawne święte bożki, czy też bożki przywoływane. One były tymi centrami owego rytuału. Każdy z monitorów migotał światłem gwiazd, ukrywał inny wycinek trójwymiarowej przestrzeni wirtualnej stworzonej przez techno-szamana, który tym dysponował, tymi ekranami, programował ołtarzem. Ołtarz wznosił się na pentagramie, pełnił rolę magicznego dywanu. Te komputery były umieszczone w tym pentagramie. Także i fosforyzująca sfera chaosu, tło dla tych komputerów, symbol złowieszczego Fatum, bezładu, ona była w ciągłym ruchu. 200 tysięcy ludzi brało udział w tej dziwnym rytuale elektroniczno-medytacyjnym. Tłumaczono w ten sposób, w świętej przestrzeni ukazała się kapłanka Marina, jej nagie ciało pokryte było obrazkami z wyobrażeniami węży, promieniującego słońca, wybałuszonych oczu. Były głosy, emitowane głosy dzwonków tybetańskich, które miały wzywać demony. Uczestnicy rytuału wzmacniali ten rytuał swoimi osobistymi błaganiami w domach, tworząc, cytuję, kosmiczny, sugestywny i sakralny krąg w sieci. W sieci. Cyberreligie, jak ten ruch Wicca, polski ruch wiedźm, tylko przez obecny w internecie, są niezwykle popularne, bo powtórzę jeszcze raz, tanie i dostępne praktycznie wszędzie. Powstały więc odmiany internetowe wszystkich znanych nam ważnych ruchów, na przykład technodruidzi, technoczarownice, technoczciciele egipskiej bogini Sekhmet, technopoliteiści. Więc poszczególne ruchy ideowe mają swoją odmianę, swoje przełożenie internetowe. Prawda?
Komputer stał się mikrokosmosem, który kondensuje ten wielki makrokosmos sekt i nowych ruchów religijnych. Daje odbicie drugi świat, świat wirtualny tych samych ruchów obecnych także w życiu społecznym, sposób, w tym realu, jak mówimy, czyli w życiu rzeczywistym. Proszę Państwa, zafascynowani są możliwościami komputera, na przykład wyznawcy religii afrykańskich. Twierdzi się bowiem, że religie afrykańskie, które bardzo silnie podtrzymują wiarę w równoległy świat duchów, jest on między nami, dopóki ostatni nie zapomni jego imienia. Twierdzi się, że on to ma świetne przełożenie na komputer. Tak, to jest wirtualny po prostu świat, równoległy do rzeczywistego. Real biegnie równolegle, a obok niego drugi, wirtual. Wirtualna rzeczywistość jest równoległa, a więc jest to samo, co my teraz mamy w komputerze. Myśmy udowodnili komputerami, twierdzą różnego rodzaju technopoganie. Myśmy udowodnili komputerami, że jest możliwość dwóch równoległych światów. Świat realny i świat ten, wirtualny, możliwy. Ten świat możliwy. Proszę Państwa, w świecie wirtualnym ludzie mogą przeżyć swoje drugie wcielenie. Ludzie przeżywają swoje własne pogrzeby. To nie jest fikcja literacka. To są doznania ludzi wchodzących coraz głębiej w oferowane przez internet rytuały. On doznaje, widzi własny pogrzeb, widzi siebie w trumnie, może siebie oglądać w świecie pośmiertnym, po śmierci. Może nawet prowadzić wirtualne, drugie, równoległe życie. Inne wcielenie tego samego człowieka. Równoległy świat. Rajska kraina, nowe życie jest bardzo częstym tematem różnego rodzaju propozycji, ofert dla dzieci i młodzieży. Przeżywając więc życie na dwóch poziomach jednocześnie. Z mamusią w kuchni i za chwilę w swoim pokoju unosi się do raju. Idzie w świat duchów. Według programu, który jest mu zaoferowany, choćby to był program na przykład Hell, piekło. Za chwilę do niego wrócimy. Oczywiście ogromnym polem popisu dla treści magicznych, gdzie magia jest wykorzystywana w sposób nagminny, aż do przesady. Zaraz o tej przesadzie powiem. Są oczywiście gry komputerowe. Jeden z katechetów pisał swoją pracę magisterską, analizując gry ogólnodostępne, bardzo powszechne, dostępne w Polsce. Często je babcie kupują jako nagrodę za dobrą ocenę na koniec roku dla swoich kochanych wnuków. Dziecko sobie samo wybiera. Proszę Państwa, stwierdził niesamowitą sprawę. Mianowicie, nawet w grzecznych grach, typowo bajkowych, gdzie na przykład rycerz poszukuje księżniczki śpiącej w którejś tam komnacie, nie wiadomo dlaczego, raczej wiadomo dlaczego, umieszczone są, nie biorą udziału w całej grze. Dekoracje na przykład na wrotach. Typowo satanistyczne. Głowa kozła, czy szóstki, pentagram, płaczące oko Lucyfera. Dziecko oczywiście nic nie wie, co to znaczy. Ono dalej szuka tej księżniczki. Lecz moi drodzy, po co to jest? Jest to niesamowicie sprytny mechanizm. Można to nazwać banalizacją symboli. Pokolenie ma się oczaskać symbolami, które powinny włączać czerwoną lampkę w głowach rodziców i wychowawców i w nim samym. Powinno włączać, nie włączy, bo on już to dawno widział, po stokroć. To dlatego, pozwólcie, że przywołam całkiem z innej tematyki przykład. Jedynym krajem ateistycznym świata była Albania. W konstytucji w 1961 roku uchwalono, że wszyscy są ateistami. Jedyny kraj ateistyczny świata, zadekretowany jako ateistyczny. I w związku z tym konstytucyjnym
dekretem, można powiedzieć tym wpisaniem wszystkich w tę ideologię ateistyczną, rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych. Nie wolno krzyży ściąganych ze ścian wyrzucać, czy palić, topić, czy ucinanych na szczytach kościołów. Nie wolno ich wyrzucać. Musi się je włączyć, wkomponować w wieszaki w szpitalach, w szkołach i w wojsku. Po co? Krzyż jako wieszak? No bez sensu i to minister o tym decyduje. Nie bez sensu. Bardzo sprytnie. Gdy 100 razy powiesisz kapelusz na krzyżu, gdy 100 razy parasol zawiesisz w szpitalu na ramieniu krzyża, on się stanie tak zwykłym przedmiotem, oczywiście, że nie jesteś winny, bo cóż, no nie masz gdzie powiesić. Jest szkoła, jest wojsko, tam instytucje publiczne. Staje się zwykłym symbolem. Nic dla ciebie nie znaczy. Banalizacja symbolu, celowo prowadzona odgórnie. Wracamy do naszego tematu. Proszę Państwa, to opatrzenie się w bajkach, w grach komputerowych grzecznych, opatrzenie symboliki satanistycznej czy magicznej symboliki, właśnie taki daje efekt. Nie ma kompletnie żadnego znaczenia później dla tego dziecka, że on sobie nosi klamrę do pasa w postaci tupiej czaszki, że nosi chustę z tupimi czaszkami, że nosi kolczyki, ona też córka chce, bo to wszyscy noszą i tak dalej, i tak dalej. Czy ty nie rozumiesz, co to znaczy, ta tupia czaszka? Czy nie wiesz, co to znaczy? Oznacza śmierć. Obecna w Kościele mówi o bliskości naszej, o wierze w nasze zwycięstwo nad śmiercią, bo tam jest Chrystus. A noszona w oderwaniu od tej tematyki chrystusowej czy zmartwychwstańczej symbolizuje potęgę śmierci. Mało tego, jest hołdem oddanym śmierci, jak gestapo czy inne symbole zbrodnicze, w innych miejscach zbrodniczych symbole piszczeli czy czaszki trupiej. Dziecko się opatrzy tymi rzeczami. To dlatego, proszę Państwa, za rozsądny i mądry uważam żądanie rodziców w wielu stanach Ameryki Północnej, by zaprzestać zabaw Halloween w szkołach. Bo czaszka nie jest do, jest naczyniem do picia lemoniady. Bo noc duchów, noc wspominania zmarłych nie jest po to, żeby sobie hece robić z tym tematem śmierć. Być może w kulturze meksykańskiej to ma inne, łagodniejsze odniesienia. Dla nas trupia czaszka czy symbole związane ze śmiercią są niezwykle szanowane. Kronikarze średniowieczni odnotowywali z przerażeniem. Nie tylko powybijali mężczyzn, dzieci i kobiety w jasyr wzięli, ale nawet zbezcześcili nasze groby. Uderzenie tych symboli, choćby w postaci niszczenia grobów, wykuwania czy skuwania, zbijania tych symboli chrześcijańskich związanych ze śmiercią na cmentarzu było atakiem na to. A my teraz to robimy bez mignięcia okiem. Zastanawiamy się, a może trzeba być nowoczesnym i pozwolić się dzieciom pobawić? Wykup mu czaszki, niech się pograją w mecz. To nie są akurat niestety sceny tylko wymyślone. Tak się gra, bawią dzieci żołnierze w Sierra Leone, czy w Liberii, czy gdzie indziej w Afryce. Ale to osobny temat. Też dla celów bezczeszczenia śmierci, pokazania swej potęgi, narkotyzowane te dzieci, biedne, niesamowicie zdeprawowane przez wojnę, potrafią do tego dochodzić, że grają w piłkę ściętymi głowami tych, którzy przed chwilą jeszcze na nich patrzyli i błagali o życie. Ale ta zabawa trwa. A u nas nie grają? Nie, grają. Grają. Nasi bliscy, moi drodzy, grają. Bawiąc się w gry komputerowe czy grami komputerowymi, rzeczywiście tego typu symbole używając do zabawy, do śmiechu, do odpoczynku. Dziecko odpoczywa zabijając. Nagłośniony przez polskie media przypadek 17-letniego Maxa z Trelleborga, to jest szwedzki port promowy, który, gdy matka zakazała mu
chciała mu wyłączyć dostęp do internetu, zagroził jej nożem. Była wtedy awantura, co to znaczy, co się dzieje z tym chłopakiem. Czy to był normalny syn? Matce zagroził nożem, że ją zabije. 17-letni chłopak to nie jest nieświadomy słów. Bobas, który parę lat ma dopiero zaledwie, prawda, i nie rozumie słów jeszcze. Szwecja należy do najbardziej zaawansowanych informatycznie krajów. Grami elektronicznymi bawi się tam ponad 2 miliony na 9 milionów mieszkańców. Ponad połowę nastolatków nieustannie jest zajętych grami komputerowymi i telewizyjnymi przynajmniej raz w tygodniu, połowa. Czwarta ich część każdego dnia. Tygodniowo niektórzy poświęcają na gry komputerowe od 30 do 40 godzin. To jest przykład nie z Polski, ze Szwecji. U nas się bardzo ostrożnie te tematy omija. Są niewygodne oczywiście dla tych, którzy tworzą owe lobby informatyczne czy nowej informatyki. A gry? No na przykład wspomniana już gra Hell, piekło. Akcja toczy się w 2095 roku w stolicy USA, w Waszyngtonie. Rządzi tam ohydna partia. Proszę zobaczyć, jaka przemyślna nazwa w tej grze. Ohydna partia, totalitarna, ręka Boża. Jej liderem jest imperator Solene Solups. Wydał własną zastępczą Biblię. Obowiązuje wszystkich jako konstytucja i jako nauka jedyna. Przeciwników politycznych czekał straszny los. Strącał ich do piekła. I nie była to pusta groźba. Partia bowiem ma wielką moc. Ma dostęp do bramy do piekła. I to jest w sumie w grze. Nie masz dużego wyboru. Możesz być albo bohaterem żeńskim rządzącym tym krajem, Rachelą, lub męskim, Gideonem. I to jest twoja gra. Proszę zobaczyć. Specjalnie podkreśliłem te nazwy, by one sugerowały, że zło i piekło na tej ziemi tworzą oczywiście wyznawcy jakichś tam bogów. Czy Boga, wprost. Bardzo przemyślne. Zresztą w wielu scenariuszach gier o wyraźnie satanistycznym charakterze często się wplątuje wątek czy obrazy, scenerie, obrazowanie typowo chrześcijańskie. Na przykład w trójwymiarowej szczelaninie zagłada piekło na ziemi. Główny trzon jakby tej gry obecnie jest w byłej kaplicy, dokonuje się w byłej kaplicy postchrześcijańskiej. Pojawia się symbolika masońska, opalizujący zielony trójkąt z cyrkla i węgielnicy. W środek wpisany jest oko opatrzności. Ołtarz jest przygotowywany, jest to dawny ołtarz kapliczny, chrześcijański, przygotowany jest do czarnej mszy. Świeczniki są zrobione z nabojów do sztucera. Powinny być zrobione z tłuszczu zmieszanego z woskiem, z tłuszczu dzieci nienarodzonych. A resztki spalonych dzieci narodzonych powinny być, to jest przepis Crowley'a. Tu są inne jakby przepisy na ich użytek tej gry, ale typowo satanistyczna sceneria. W tym królestwie rządzą, a więc w kaplicy dawno chrystusowej, rządzą szatan otoczony różnego rodzaju monstrami, czyli różnego rodzaju demonami według tej gry. Sala główna przypomina nawę katedry. W miejscu krzyża jest ogromna czaszka rogatego kozła. W środku czoła jest żywe oko, które generuje kapsuły z demonami. Gdy gra wejdzie na ołtarz, zginie w radioaktywnym płynie, składając przed ten uczestnik gry, jak wejdzie tam na zakazany teren, obszar tej gry, gdzie składają przed szatanem siebie w ofierze. Całość dla człowieka młodego jest kompletnie niezrozumiała. On nie kojarzy
nie łapie związków między centralnym miejscem w kościele, gdzie zwykle jest krzyż czy ołtarz główny, tym głową kozła, to Bafomet z 1307 roku, gdy palono templariuszy na stosie osądzonych o oddawanie czci Bafometowi w postaci kozła szatanowi. Wtedy on doszedł do, można powiedzieć, wszedł w kulturę europejską i został dla szatanistów także dzisiaj ciągle obecny. Ta symbolika jest także ciągle obecna w grach magicznych, komputerach, w komputerowych grach, gdzie bardzo często czciciele zła, czarnoksiężnicy, gracze walczący w imieniu setek diabłów czy demonów skaczą, działają, walczą, jęczą, wyją w byłych kościołach, w byłych katedrach, w byłych bazylikach, w byłych kaplicach. Też bardzo niebezpieczny moment co do oswojenia przestrzeni, co do oczaskania się z przestrzenią sakralną. Podobny satanistyczny repertuar przedstawia gra Diablo firmy Blizzard, włoskiej firmy. Groza zawładnęła światem. Potężny demon obrał za swoją siedzibę spokojną dotąd krainę, zamienił ją w siedlisko zła. Dawni zmarli wojownicy ożyli, świat umierał, twoi rodzice, rodzina, znajomi, wszyscy zginęli w walce z hordami ciemności. Jedynym dla ciebie pragnieniem stała się zemsta. I teraz się, gra się rozpoczyna. Wykorzystuje się zarówno symbole satanistyczne, czaszka Bafometa, malowane krwią pentagramy. Także korzysta się przewrotnie z motywów chrześcijańskich. Akcja w podziemiu kościoła. Najwierniejszym sługą demona jest w tej grze Diablo arcybiskup. Na przykład on pozwala się w tej grze, opowiada o ohydnej zdradzie arcybiskupa, jego związkach ze sługami szatana, pozwala przekleństwa na dostojników kościoła. Kościół jest przedstawiony jako kryptosatanistyczna organizacja, która się nie chce ujawnić. Mieszkaniec wioski w tej grze Diablo woła do gracza, do uczestnika tej gry. Cytuję. Zabij arcybiskupa Lazarusa. Instrukcja postępowania, solucja umożliwiająca zakończenie gry brzmi: teraz spacyfikuj mnichów, zabierz im magiczną kość, prawdopodobnie jakiegoś świętego czy relikwie. Sugeruje, nikt tego tam nie wie, co to jest za kość magiczna. Napotkany wędrowiec doświadcza, ten klasztor to siedziba złych mocy. To są sformułowania z różnych gier. Dzieci sobie odpoczywają w ten sposób. Ty zamykasz już komputer i jako rodzic mówisz, całujesz je w czoło, mówisz, spokojnych snów, paciorek zmówiłeś? Tak, w podziemiach kościoła przed ołtarzem szatana. Ale lepiej o szczegóły nie pytaj, bo by babcia zemdlała. Co też kupiła swojemu dziecku, wnukowi kochanemu? Bo gdzie tam będzie pytała się i dopytywała, przecież ona wierzy swojemu kochanemu wnukowi. No, przypomnę, przepraszam, że tak wyśmiewam tych naiwnych wychowawców rodzinnych, ale moi drodzy, a gdzież się rozchodzi pismo Witch dla dziewczyn, do dziewczynek do 14 roku życia? Witch to znaczy wiedźma, czarownica. No, tak bardzo lubi tę gazetę i tak bardzo kocha babcię po tej gazecie, po tym piśmie kolorowym, że babcia chętnie da te 3,50. Nawet tam jest dołączona specjalna różdżka magiczna. Dziecko ma wzory, jak się wymalować przy odpowiednich rytuałach. A na wakacje pewnego roku dostały dzieci, dziewczynki głównie, dostały dodatek nadzwyczajny. Według dokładnej daty dziennej i rocznej daty urodzenia miały sobie wynaleźć, który się demon opiekuje nimi. Instrukcja była bardzo prosta. O wiele prostsza niż pouczenia katechetów na lekcjach religii. Wystarczy to imię przepisać na karteczce, nosić przy sobie. Jak będziesz wystraszona, zakłopotana, będziesz szła sama, boisz się i sama, to wtedy powtarzaj to imię. To jest twój opiekun. Dziecku nikt nie tłumaczy, co znaczy demon. Nikt nie tłumaczy, co znaczy opiekuńczy demon. Co to znaczy w ogóle opiekuńczy demon?
który ma chrapkę na ciebie? Tylko się to tak mu każe. I to dziecko rzeczywiście zrobi. I to zrobi na odpowiednim kawałku, tam zresztą już nadciętym, żeby łatwo było wyciągnąć, imię swojego własnego demona. Osobistego demona. A co z aniołem stróżem? Anioł sobie siostry Loretanki go głoszą. Drogie wychowawczynie, babcie, naprawdę kochane, bo nie ma lepszego pomysłu Pana Boga jak dla dzieci, jak babcia. Naprawdę, nie ironizuję. To jest teraz jedyna nadzieja czasem w polskich rodzinach. Drodzy rodzice, naprawdę was nie stać na anioł stróż, siostr Loretanek, a stać na Ouija z kiosku ruchu. Porównaj, kup po jednym numerze i porównaj jak chcesz. Być może zrozumiesz. Ja nie jestem najęty przez siostry, nie prosiłem jej o reklamę. Ale promuję to pismo w swoich kręgach bliskich moich znajomych czy krewnych. Promuję to pismo jak mogę, bo uważam, że naprawdę, i mało tego, powiem wam, że efekty są niesamowite. Mało tego, siostry świetnie pomyślały, przepraszam, że reklamuję tu siostry, pomyślały świetnie, dodają do każdego numeru płytę. I zamiast, jak naprawdę jesteś zajęty, to możesz po prostu dziecku puścić tę płytę. No samo sobie puści. Z artykułami, które tam są do poczytania. A najlepiej, abyś się czytał z nimi. W każdym razie, wybór tych rzeczy jest niezwykle ważny. Czym otaczamy? Co przynosimy do tego domu? Czym karmimy te dzieci? Ich wzrok, ich słuch, ich świat, ich dekoracje. Nie dziw się, że chłopak 16-letni nad swoim biurkiem, tuż przed bierzmowaniem, wiesza zdjęcie fantastycznie wyprodukowane, reprodukowane zdjęcie zespołu heavy metalowego czy death metalowego, bo no do tego jest przygotowywane od wielu lat. Nie, nie przez siebie. Przez brak czasu dla niego z twojej strony. Ono się zajęło. Rzeczywiście, masz święty spokój, kupując mu komputer. Zajęty jest i cicho w jego pokoju, bo on jest już 3 godziny na czatach, na spotkaniu z magią. W pismach dla komputerowców młodych można spotkać się naprawdę z oburzającymi komentarzami co do poziomu intelektualnego rodziców. Jednym z nich w artykule o wymownym tytule Rzeźnia w twoim domu dzieciom, nastolatkom się tłumaczy, żeby się nie martwił o rewizję w swoim komputerze, bo przecież masz kod dostępu, ty tylko. Starzy nie mają, tak się mówi, tak się używa takich słów. Starzy nie mają pojęcia, jak do niego wejść. I nie ma ani ci, którzy się tobą opiekują, nie mają pojęcia, przecież zakodowałeś go dobrze. Więc co się przejmujesz? Czy nam się podoba, czy nie, przemoc jest elementem naszego życia i stąd powinieneś też ten świat poznać. Tak się młodemu chłopaczkowi uzasadnia, że za chwilę będzie urywał głowy, piłą przeżynał bohaterów gry jako odpoczynek po stresującej niezwykle szkole. Może mały rachunek sumienia. Jeżeli 4 pytania na 6 tu pytań zadanych dotyczy ciebie, to jesteś już nałogowym siecioholikiem. Uzależnionym od komputera. Możesz zapytać nie o siebie, tylko o swoje dziecko. Czy jesteś stale zatopiony w myślach o internecie? Czy czujesz potrzebę włączenia komputera lub konsoli coraz częściej i na coraz dłuższy czas? Zegarek patrzeć, włączyć. 12 minut, 15 minut, 30 minut, 40 minut, 1,5 godziny, już blisko 3 godziny. Czy udaje ci się mimo wysiłków zmniejszyć czas przebywania w sieci? Czy czujesz się opuszczony lub poirytowany, kiedy nie jesteś podłączony do sieci? Czy traktujesz internet jako sposób ucieczki od problemów lub sposobu łagodzenia chwilowej depresji lub złego samopoczucia? Czy ukrywasz przed rodziną i przyjaciółmi, jak długo jesteś podłączony do sieci? Żonie tłumaczysz, że nie, ja szybko poszedłem spać. To tylko wiesz, chwila, sprawdziłem adresy, akurat.
Czy podejmujesz ryzyko utraty ważnych kontaktów, pracy lub studiów z powodu używania internetu? Czy podejmujesz nielegalne działania w celu finansowania swego hobby, na przykład podkradanie grosików u babci? Nie zauważaj tych paru złotych, a tobie bardzo potrzebne, pilne. Czy był taki przypadek w domu? Uważaj, dziecko na co wzięło? Na program. Ukradło samo. Znaczy, że zaczyna kombinować już ważniejszym. Dla niego jest kolejna dawka, kolejny cent. Jak mówili narkomani o swoim kompocie dawniej, to tutaj jest kolejna dawka komputerowego życia jest ważniejsza od lojalności wobec ciebie, rodzica, czy nauczyciela, czy babci na przykład. Czy spodziewasz się, że inni pomogą ci w zapłaceniu rachunków, w rozwiązywaniu spraw praktycznych i innych komplikacji, które powstają w wyniku twojego nadużywania internetu? I tak babcia zapłaci, i tak mama zapłaci, i tak tatuś zapłaci. Przecież wcisnę im jakiś tam kit. Miałem dużo zadań przez internet. Efekt komputerowy jest niesamowity, proszę Państwa. Oto zaczynają się mieszać dzieciom porządki światów. Naprawdę dziecko nie jest przygotowane, żeby odróżnić wirtual od realu. I pytania typu, mamo, dlaczego ta krowa nie lata? To wynik reklamówek telewizyjnych Terra Vita, krowa tańczy i fruwa. Czy fakt, że 80% dzieci w Szwajcarii rysuje krowę na fioletowo, reklama Milki, prawda? Nie są wcale takie śmieszne. Dlaczego? Bo mówią, że dziecko nie rozróżnia świata wirtualnego od świata rzeczywistego. Jakby było fajnie, jakbyś tak teraz ten samochód cię tak wywrócił i byśmy tak rąbnęli w to drzewo. Co ty, Rafał, mówisz? Klasa pierwsza, podstawówki. No, później byśmy go tak postawili i pojechali dalej. Dziecko, co ty oglądałeś wczoraj? Jamesa Bonda? Albo jakieś inne tam? Dzięki Bowie. No tak, to oglądał. I zaraz rodzicom mówiłem, co on za marzenie miał. Jaka wyobraźnia? Dziecko nie rozróżnia. Nie rozróżnia. Pamiętacie? Zagierka? Jak się skończył Janosik i się dwóch chłopaków na podwalu powiesiło? Bo chcieli, jeden by chciał być Janosikiem. Nie mieli haka, ale to na sznurku go powiesili. A później po tym, jak powiesili Janka za pośrednie ziobro, pytały go pany, kany podział śrybro, no to ten perepeczko był w studio i mówił przy herbacie o tym, jak mu się kręciło. Więc chłopcy, logicznie, powiesimy, a później sobie pogadamy. Niestety już nie było z kim gadać. Moi drodzy, to jest straszliwa sprawa. Przykładów to można mnożyć. Tak zwane naśladownictwo u dziecka. Naśladownictwo tego, co widzi w wirtualu. Prawda? Ono nie rozróżnia. Ty czasami dajesz się nabrać, jak należy, na różnego rodzaju kłamstwa, głupoty, które ci puszczają w różnych filmach. Lem mówił, że powstaje nam człowiek wyobcowany z podejmowania etycznych decyzji. On jest w swoich działaniach zero-jedynkowy, jak komputer. Oto jeden z programów. Nie widziałem go uruchomionego, tylko miałem opisany go w tym jednym z pism nastolatków, komputerowców naszych polskich. To słynne zdjęcie z Ukrainy, z wojny, gdy matka tuli swoje dziecko, chroni swoje dziecko, a żołnierz niemiecki wyciągnął karabin, to był nie pisuje, karabin do niej i właśnie, i teraz jest joystick. Jak strzelisz w głowę, rozczaskasz jej mózg, dostajesz 5 punktów. Jak strzelisz tak, że rozwalisz głowę dziecku i jej serce przebije, ta sama kula, 10 punktów. Jak zranisz ją w nogi, no to 2-3 punkty. Nie ma innych decyzji. Tymczasem w takiej sytuacji jest tysiące możliwych decyzji. Może widząc miłość tej matki do dziecka, żołnierz powie, niech pani ucieka. Mógł naprawdę strzelić w powietrze. Niby nie trafić. 20% ludzi jest gotowych zabić kogoś, jak patrzy mu w oczy. Jest do tego przystosowanych psychicznie, czy raczej tak zdeprawowanych, że psychika jego jest, że nie ma mechanizmu, który by go powstrzymał. 22-23% ludzi tylko jest w stanie strzelić do kogoś, gdy go widzi wprost.
Na wojnie strzelają do krzaków, strzelają kilka kilometrów, tam się rozwalają oczywiście całe wioski i tak dalej, ale to jest śmierć anonimowa. Nie widzi się tego człowieka. Gry mogą stymulować przemoc, seksizm, rasizm. Oczywiście we wszystkich możliwych opowiadaniach komputerowych, proszę Państwa, jest możliwość i jest miejsce dla magii. Wśród gier, wśród klasycznych, czterech istotnych rodzajów komputerowych fabuł, opowieści komputerowych, często połączonych z grami, są gry kosmiczne, oparte o gatunki space opera i fantasy, jak Księżniczka Marsa, czy też rodzaje prezentacji magii włączonej w świat zaawansowanej techniki odległych galaktyk, na przykład Gwiezdne Wojny, znane jako w postaci także filmowej, ale także i komputerowej. Mamy gry alternatywne, gdzie świat magiczny, ta magia jest elementem techniki. Technika zastępuje, ma wymiar magiczny, ona wszystko może. Jest ubóstwienie, jest danie jej cech, przymiotów, tej tak zwanej uniwersalnej przemiany, co jest zasadą, jedną z zasad magicznych. Uniwersalnej możliwej przemiany. Wszystko jest możliwe. Tutaj w innych grach alternatywnych to są gry typu właśnie różnych translokacji, gdzie równolegle do świata ludzi występuje świat magiczny. Są różne bramy, przejścia, na przykład ognisty miecz, smok, jeży, Dixona. Przez urządzenia techniczne czy inne można przejść magiczne bariery, pokonać je, wejść w inny świat, w inne wymiary. W futurystyczno-apokaliptycznych grach, opowieściach, to są powieści cyberpunkowe z elementami fantasy, gdzie gra dzieje się na przykład w przyszłości, po katastrofie nuklearnej. To może być na przykład Opiekun Snu czy Mad Max, prawda? W Opiekunie Snu wędrowna Zachorka leczy ludzi ocalałych po konflikcie jądrowym. Czy też gry immanentne, gdzie świat magiczny i świat realny nawzajem się przenikają, koegzystują. Magia wkracza w świat współczesnej rzeczywistości. Taką fabułę przedstawia na przykład współczesna literatura iberoamerykańska, realizm magiczny, choćby Marqueza, 100 lat samotności, czy Cortazara opowieści. Tak jest w Mistrzu i Małgorzacie Buchakowa, tak jest Poniedziałek zaczyna się w sobotę braci Strygackich. Akcja rozgrywa się w Radzieckim Instytucie Badania Czarów i Magii. Czy też różnego rodzaju cykle typu cykl o Harry Potterze, jest tu wspominany, czy różnego rodzaju miasteczko Twin Peaks z archiwum X, czynniki PSI, Roswell w Kręgu Tajemnic, czy Buffy po strach wampirów. To są te gry ostatnie, w których najbardziej niebezpiecznie się immanentna magia pojawia, bo ona jest wewnątrz realu. Ona jest wewnątrz realu. I jest trudna do rozróżnienia bardzo. Nie ma tutaj owego oddzielenia, bo jeżeli nawet mamy takie coś jak przejście przez bramę, to wiadomo, że zaczyna się jakby inny odcinek, inny wymiar. Jest sygnał. To jest świat reklamy. Choć dzieci nie muszą tego oczywiście rozdzielać tak łatwo jak my. Tutaj się to wszystko miesza i już nie wiesz, co jest możliwe, a co nie jest możliwe, co jest magiczne, a co jest w świecie rzeczywistym. Magia pojawia się w różnych popularnych kontekstach ideowych, w feminizmie. Wszak owe ruch Wicca się reklamuje jako czwarty etap rewolucji feministycznej, prawda? Jesteś dla siebie boginią. Szukasz bogini? Zobacz do lustra. Twój ołtarz stoi na twojej toaletce. To twoje lustro. To są hasła w bardzo poważnych pismach reklamowane jako hasła czwartego feminizmu, czwartego etapu feminizmu. Ekologizmie. Magia staje się synonimem jedności z siłami natury. Jest powrotem do zapomnianej mądrości, rodzajem zdrowego życia. Kapitan Planeta, film dla dzieci, telewizyjny, na dobranocki, dysponuje siłami natury, które złączone dają wszechmoc temu prawda, ma moc wtedy magiczną, całkowitą. Ze sił natury oczywiście, z sił, które są magiczne. Czy w etnicyzmie hasła to jest magia typowo neopogańska,
etnicyzm osobno odgrzewane, rytuały pogańskie czy magiczne rytuały ukraińskie, litewskie, białoruskie, polskie, prawda? Za druga choćby Polska słynna, czy też dwie sekty zarejestrowane w Polsce, które mają odgrzewać czy reanimować religie nasze starosłowiańskie. Oczywiście wszędzie w tych rewolucjach podejrzanym jest chrześcijaństwo. Ewangelia jest czymś wstecznym, zacofanym, czymś, co jest wrogiem. Proszę Państwa, także magia pojawia się w różnego rodzaju kompozycjach muzycznych. Trudno tu nie powiedzieć o technopoganizmie. Muzyka techno, która jest muzyką elektronicznych szamanów, tak sama się określa, ma zamiar i taki jest jej cel wprowadzać w całkiem nowe wymiary. Technopoganie gromadzą się na owych technopartii. Tak o sobie piszą, tak o sobie mówią. Jest to nowy świat, inny, który jest kreowany przy udziale muzyki. Nie mówiąc o odwołaniach magicznych w muzyce choćby rockowej. Normalnej, klasycznej muzyce rockowej. Bardzo tego było dużo. Fad roku, rytuał seksualny plemion afrykańskich, zaklęcia, elementy błagania, używanie kultów wudu czy wudu, obojętnie jak to czytamy, bo to jest zależy od tego, kto to czyta. W każdym razie praktykowane w walce łacińskiej, kulty afroamerykańskie, bardzo modne ze względu na swoją muzyczność. Candomblé w Brazylii, macumba w Rio de Janeiro, to sama odmiana praktycznie, santeria na Kubie czy wudu na Haiti, Dominikanie. To są afroamerykańskie obrzędy, niezwykle silnie obecne w różnego rodzaju muzycznych kawałkach reklamowanych także przez świat internetu. Z użyciem tej muzyki tworzy się techno komuny poddawane techno obrzędom. To są wszystko sformułowania obecne w reklamówkach komputerowych, obecne także w różnego rodzaju pismach dostępnych na przykład sympatykom muzyki techno. Proszę Państwa, już kończę. Tylko statystyka jeszcze na koniec. Może nie statystyka w takim razie. Proszę Państwa, jeszcze tylko bardzo dziwna rzecz. Już do tego dochodzimy stopnia w magii obecnej w komputerze, że jest magia także dla komputerów. Na przykład horoskopy rysowane dla konkretnego egzemplarza komputera skręconego tego i tego dnia. Ponieważ jego znakiem zodiaku jest wodnik, ryba czy inny znak zodiaku, w magii, to jest książka, pojawiła się w internecie rosyjskojęzycznym, magia dla programistów, gdzie jest adresowana dla programistów, by w zależności od tego, spod jakiego znaku zodiaku pochodzi dany komputer, kiedy był skręcony, odpowiednie tematy, odpowiednie programy na tym komputerze obrabiać. Dosłownie. Bardzo ciekawe zjawisko. Magia dla programistów. Konieczne jest ciągłe dla użytkowników komputera myślowe utrzymywanie energetycznego związku z komputerem. To jest wskazówka dla tych z tego podręcznika rosyjskojęzycznego. Konieczne jest myślowe utrzymywanie energetycznego związku z komputerem. Błąd programu jawi się jako zagęszczenie energii w komputerze. Powinien komputer dobrze wychowany, magicznie, powinien nie zadziałać, zawiesić się, gdy użyje go inny użytkownik, nie mający z nim więzi energetycznej. Tak jest, ale proszę Państwa, to ja cytuję tylko podręcznik do nich, do listy. Proszę Państwa, które portale komputerowe polskie są tym zarażone? Wszystkie. Na portalu Wirtualna Polska www.wp.pl darmowe konta e-mailowe oferowane przez twórców portalu mają mnóstwo usług wróżbiarskich. Na przykład horoskop na nowy rok, zachęta, darmowa zachęta, zapytaj wróżkę, specjalne e-mail do wróżki, codzienny, tygodniowy, miesięczny, roczny horoskop,
Postaw tarota, nowość, to cytaty z ofert na portalu, portalu Wirtualna Polska. Seks, horoskop, diety, prezenty, sennik, okazjonalnie, bo wiosna. Dalej, walentynki, cechy przywódcze, Katarzynki, Andrzejki, wróżby dla panien, opisowy horoskop. Majów, chiński miłosny, celtycki, kwiatowy, biorytm, karta życia, imiennik numerologiczny, numerologia, numerologia partnerska, obrzędy i zwyczaje. To samo, znaczy w mniejszej ilości może, ale oferta jest całkiem podobna na portalu interia.pl. Horoskop roczny, miłosny, codzienny, wróżki, dla kobiet specjalne działy astrologia miłosna, kabała, medytacja, horoskop egipski, jasnowidz, numerologia. Nie inaczej wygląda sytuacja portalu o2.pl. Chyba ta się czyta, bo to jest nie zero. Chociaż na stronie głównej nie ma porad z astrologii, co pewien czas można znaleźć treści zawierające magiczny styl myślenia. Na przykład w dziale Zdrowie i uroda, czy w magazynie dla kobiet Kafeteria jest specjalne, są specjalne artykuły, na przykład reklamujące alternatywną medycynę czy astrologię. Proszę Państwa, dla reklamowania tychże stronic, aby tam zachciała młodzież zaglądnąć, robi się specjalnego rodzaju wielkie imprezy. Przykładem, już kończę, może być słynny Krakon, gdzie kilkanaście już takich imprez się odbyło. To są wielkie targi gier komputerowych, gdzie do odpowiednich działów możesz zajść, mają przygotowane już konkretne oferty, wprowadzają cię, tłumaczą ci przebieg gry, mówią, dlaczego to jest ważne, do jakich mocy sięgasz, włączając komputer. Podsumowując, kultura idiotów to nie jest pojęcie abstrakcyjne, to pojęcie socjologiczne, rzeczywiście ma swoje uzasadnienie także i w tym wirtualnym świecie magicznym. Ja dziękuję i proszę o pytania. Jeśli ktoś miałby pytanie, proszę rękę do góry, ja podejdę z mikrofonem. Już jest, z przodu, tam z przodu i tam z dalej, z tyłu. Ja mam pytanie, syn grał kiedyś w taką grę, która się nazywała Tibia. Zabroniliśmy mu grać w tą grę, to znaczy no nie chciał nas słuchać za bardzo, ale osoby, które posługują duchowo w kościele, przemodliły temat i ja po prostu dałem mu tą kartkę z tymi cytatami Pisma Świętego, które Pan Bóg konkretnie pokazał odnośnie tej gry. I no cóż, no chłopak ma 14, prawie 15 lat, no nie będę go na siłę mu komputera wyłączał, bo to nie przyniesie efektu. Przestał w tą grę grać, chociaż było bardzo trudno wykasować to z komputera, bo co chwila gdzieś tam jakieś tam podteksty znajdował, w tej chwili nie gra. Ale jest inna gra, w którą w tej chwili widzę, że młodzież tutaj u nas w naszym środowisku częstochowskim gra. Nazywa się Counter Strike bodajże, CS. Gdzie terroryści walczą z innymi przeciwnikami. Czy ksiądz profesor coś na ten temat może powiedzieć? Nie znam tej gry, ale proszę Państwa, gry związane z przemocą niosą oczywiście podobne zagrożenia. Stają się, proszę zauważyć, stają się sposobem szukania komfortu psychicznego dla młodego człowieka opartego o przemoc, opartego o mordowanie. To naprawdę jest, znaczy nie jest to, nie niesie to sobą, nie musi nieść sobą zagrożenia magią, ale niesie inny rodzaj zagrożenia. Nieustannym samomobbingiem, automobbingiem. On sam doznaje nieustannie przemocy. On lubi być goniony, ścigany, mordowany. On żyje w takim świecie pełnym emocji. Efektem tego, w wielkim skrócie odpowiadam, jest totalna nuda ogarniająca młodych ludzi. Co cię interesuje? Nic. Geografia? Nuda. Na wycieczce niech pani pomyśli, by się coś zabawić, bo niech pani coś pomyśli, bo nuda. A co zrobić? Włączyć telewizor? O tak! Włączyć komputer? O tak! Moi drodzy, niesamowita rzecz. Ubiernienie. Brak twórczości. Brak fantazji w normalnym, realnym świecie. Tam jest ciągle konsumentem. Tam wystarczy kliknąć i staje, jest zabawiany, ale staje się jednym tylko niezauważany sposób, staje się elementem w tej grze. On nie jest twórcą tej gry.
Pozornie ona jest na tyle elastyczna, że reaguje na jego różnego typu zachowania. Jest to zagrożenie innego typu, zagrożenie spłycenia osobowości. Carl Jaspers mówił, rośnie nam całe pokolenie elektronicznych prostaków. Ludzi bez fantazji. Ludzi bez wyobraźni. On nie potrafi powiedzieć o sobie, co on myśli. No powiedz, co chcesz. Co kochasz. Obowiązkowo tych, co tam blisko są, nie? To wie, co powiedzieć mniej więcej, żeby się mamusia odczepiła. Ale powiedz, jak kochasz Pana Boga? A jaka jest Twoja modlitwa? No to ja. No to, co mi kazałeś, to co mówię. Zaczyna stękać. Nie potrafi powiedzieć pełnego zdania o sobie. Staje się autystykiem. Autyzm kulturowy, to jest inne określenie kultury współczesnej, gdzie się zamyka ten młody człowiek, jest niedostępny. Czasami mamy takie wrażenie, nauczyciele, rodzice, że mówią do młodego człowieka i nie wiem, czy on mnie słucha, czy nie słucha. Nawet nie mam pojęcia, czy on mnie odbiera, czy mnie nie odbiera. Dyrektorka go wzywa na dywanik, czy ktoś się o to upomina, czy ktoś mu to przypomina. Nie wiadomo, czy on reaguje na to, czy on w ogóle wie, co ja do niego mówię. Niby czasem zapytasz go o to, powtórz, co mówiłem. Powtórzy nawet. Ale tak bez emocji, tak powiedziałaś to i to. No i co z tego wynika? Nic. Prawda? Więc jest to niesamowicie zagrożenie duże dla z kolei psychicznego rozwoju, dla osobowości tego człowieka. Proszę Państwa, bez przerwy to samo. Kogo potrzebują? Nas potrzebują. Nas potrzebują. Dokument przeciw o sektach watykański mówi brak liderów i brak księży przyjaciół wśród wspólnot parafialnych. Po prostu, żeby mieli czas dla tego człowieka młodego. Nie używaj telewizora, jak go nie potrzebujesz. Po co jest włączony w domu? 60% rodzin w Polsce włącza telewizor w dzień wigilijny. Bo tam kolędy lecą? Nie. Bo nie wiedzą, co z sobą pomówić. A o czym mam z nią gadać? Siedzę z nią tyle lat, to nie mi coś podadzą. 60%. 95% dzieci na pytanie, co robisz wspólnie z rodzicami, z przedszkolnych dzieci, mówi, oglądam telewizję. Kategorycznie zmniejszyć ilość włączonych ekranów w domu. Ilość i czas tych włączonych ekranów. Statystyczna rodzina polska 3,5 godziny poświęca telewizji, a 11 minut z sobą rozmawia. Z tego 7 minut to jest przekleństwa na wszystkich naokoło. Polityków idiotycznych, szefów, dyrektorów, kierowników. A 4 minuty jest pozytywnego myślenia. Pozytywnego myślenia, mówienia, zainteresowania się dzieckiem. Oczywiście do kultury osobistej należy, ale kiedykolwiek, jakikolwiek sąsiad, człowiek przyjdzie do ciebie, musisz odejść od telewizji, choćby był najważniejszy moment najważniejszego meczu w twoim życiu. Tak grasz, że cały fotel wysiedziany. Człowiek musi być ważniejszy. Pamiętaj, przegrałeś z sobą i zdradziłeś ludzi dla telewizji czy dla komputera. Gdy załatwiasz sąsiadkę, bo przyszła pod wadek od soli przy włączonym telewizorze. Nie tylko, że to jest brak kultury, czyli chamstwo. Brak szlachetności. Ale przede wszystkim przegrałeś z sobą. Zapomniałeś, że człowiek jest ważniejszy. Może to był pretekst, żeby zapytać o czymś, pogadać. Może to by ją ratowało. Nie tylko o sól chodzi. Gdy ludzie proszą o sól, nie o sól tylko proszą. Czy to samo z komputerem. Nie musisz go wyłączać, ale żeby od niego odejść, żeby się od niego odsunąć. Dziecko, które cię zaczepia i mówi, tato, zrobiłem dobrze. Zaraz, za chwilę. Niby się nic nie stało. Bzdura, stała się tragedia. Dziecko dobrze wie. Jest mniej ważne od tego, co teraz leci na ekranie. Jest mniej ważne. Pamiętaj, zrobiłeś, powiedziałeś mu. Ty jesteś następny w kolejce. Teraz telewizor. Ważniejszy w domu. Gdy do żony mówisz, gdy cię wzywa, abyś tam coś pomógł jej w kuchni. Za chwileczkę, bo się tylko skończy mecz.
czy coś tam innego oczywiście może być, może być film, czy coś innego. Moi drodzy, człowiek jest, musi być ważniejszy. Jak sobie tej ascezy nie wrzucimy na co dzień, naprawdę przegramy z tymi idiotyzmami elektronicznymi. Przegramy! Zrobi z nas elektronicznych prostaków. Człowiek zawsze jest ważniejszy, bo naprawdę przyjaźń i miłość buduje się tylko w spotkaniu międzyosobowym. Nigdy nie zakochasz, nie spotkasz miłości z komputera czy z telewizji. Gwiazdy telewizyjne mają cię w nosie. One forsę robią na tobie. Człowieku, oglądający z wypiekami na twarzy 1848 odcinek. Leoncio od 3 odcinków schodzi po schodach. Może dzisiaj zejdzie. Moi drodzy, zauważcie, co się wtedy dzieje. Zauważcie, co się dzieje. Uważam, że to jest największa skaza, czy strzał, trucizna dla chrześcijaństwa. Sparaliżowana nasza wyobraźnia i nasza pamięć losami bohaterów filmowych czy komputerowych gier, a nie dostrzegamy, to ona już umarła? A kiedy był pogrzeb? Ty człowiek na nic czasu nie ma. No 4 seriale ciupie, nie? Codziennie. No to jakże? Moi drodzy, to nie jest tylko kwestia czasu. To jest kwestia zmarnowanego na tej ziemi czasu, który powinien owocować miłością. Czas telewizyjny niczym nie zaowocuje. Niczym. Z jedzonymi paluszkami słonymi. I wypitą Pepsi-Colą. Nic nie daje, po prostu nic. Nie znaczy to, że jestem totalnym wrogiem, wyrzuć dzisiaj ekran z domu. Nie chodzi o wyrzucenie. Chodzi o korzystanie z niego tak, jak z odkurzacza. Chcesz... No, zaraz. Co by pomyślał sąsiad, gdybyś włączyła odkurzacz rano i wyłączyła w nocy? No coś jej odbiło, nie? Włączamy wtedy, kiedy chcemy posprzątać. Mądra odpowiedź. Bardzo inteligentna. I tak samo z telewizją. O 7:15 mam dla mnie bardzo ważną rozmowę, program, bo mnie zachęcają do tego. I mnie to interesuje, włączam więc. Kończy się? Wyłączam. Nie, kciuk mu się nie zgiął do północy. Kciuk sparaliżowało mu, no i tak schodzi se i tak patrzy do północy. A tam wszystko. I uczą go naleśniki piec. I mecze Chińczyków z jakimiś tam Japończykami. Wszystko jedno, kto co leci. Byle leciało. Jeszcze się da rady wyłączyć na inny kanał, ale już na wyłącz to się nie da rady. Bo by taka była cisza w domu, że co z niej zrobić? Co z tą ciszą zrobić? A może z sobą pogadać? A wiesz, po co potrzebny jest nam sen i milczenie i cisza? Aby uporządkować chaos, który rejestrujemy cały dzień. Tak twierdzą psycholodzy, mówiąc o śnie. A my zarywamy noce, by oglądnąć kolejny syp różnych wrażeń, nijak się mają do naszego życia, bo to nie ta kultura, nie te sytuacje. Gdzie ja, kiedy będę z przeciwpancernego strzelał, no? Po co mi to? Rozumiem, jakbym był komandosem i chciał się różnych rodzajach broni dowiedzieć, no toż Panzerfaust biorę, czy na filmie oglądam, jak to działa, żeby w odpowiednim kierunku ukierunkować, ale ja będę z Panzerfaustu kogoś rąbał? Choćby jak był zły proboszcz, nie zastrzelę go Panzerfaustem. Prawda? Moi drodzy, ale to podobnie jest. Po co mi te wiadomości? Po co mi te rzeczy? Po co mi te techniki? Po co mi ta kultura? On się dowie, jak w Japonii trzeba chodzić, albo jak trzeba parzyć herbatę po chińsku. A po polsku go nie stać na wypicie herbaty sąsiadką. Przepraszam, że tak długo na temat ten jeden. Co czynić? Być człowiekiem, być otwartym, być ojcem, być matką, być księdzem, być nauczycielem. Ważniejsze to niż owe ekrany, które są niezwykle
frapujące.